Siema wszystkim. Zostawcie suba i łapkę. Jeśli ty nie zasubskrybowałeś się jeszcze tego kanału, to jeśli tam na dole jest czerwony guzik, niech się zrobi szary. Bo trzeba subskrybować. Kochani, nie będę się trzymał tego telefonu. Może mi nie będzie trochę widać, może nie będzie widać. O. Ludzie. Może będzie trochę cicho, ale nie będę się dar, bo ludzie tu są szepnięci nieraz. I myślą, że osoba jest upośledzona, jak sama do siebie gada, a ja nagrywam film. Więc łapeczka w górę też musi być. Chociaż zostawcie jej łapkę w górę, jeśli chcecie. Ale suba za subskrybowanie kanału musi na pewno być. Bo to się liczy. Czy oglądacie film, czy nie oglądacie filmu. Zostawcie nawet komentarz. Będę otwierał następny kanał na YouTube. Bo jak ja widzę, to bym musiał non-stop siedzieć na YouTube i wrzucać non-stop jakieś filmiki, a ja nawet nie mam pomysłu. Jak możecie, to możecie podrzucić jakiś pomysł na wrzucanie filmików i tak dalej. I co mogę jeszcze powiedzieć? Leżę i się nudzę. Bo czekam na znajomego. Byliśmy umówieni na 12. Teraz przekłada na 14. Albo da mi znać, kiedy będzie w domu dostępny. No ja jeszcze poczekam do tej 14, ale no nie będę tak bezczynnie siedział. A wiem o tym, że dosłownie do godziny, nie wiem, do godziny 17:30, to jakbym, no chociaż do 17:30, jak zrobimy te LEDy i tak dalej, to będzie ok, ale wątpię w to, bo tam trzeba kuć albo nie wiem, ten silikon będzie zdrapywać, ale no z jednej strony można tak, ale lepiej by wyglądało pod fugą, bo wtedy kabla nie widać. Później zafugować i dobrze jest. Ale też z jednej strony fugę zdrapywać, później fugować. Ja nie wiem, jak tam on chce, czy tam nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle i tak dalej. Ale myślę, że będzie wszystko ok, nie? A
jeszcze wspominałem o przyjechaniu do Polski, to tak szczerze nie wiem, kiedy będę w Polsce. I wspominałem, że chcę swoją kobietę tutaj ściągnąć, ale tak samo nie wiem, tak szczerze, nie wiem, czy ściągnę ją tu, czy ja nie wyjadę do innego kraju i dopiero ją gdzieś tam ściągnę. Nie wiem. Nie wiem, bo to, co się dzieje na świecie z tym no, z tymi chorobami i tak dalej, bo nie można wspominać o kow, coś tam, no nie można o tym wspominać, bo blokują po prostu YouTube blokuje kanał, nie? A nie chciałbym bym mieć zablokowanego kanału, żeby znowu tego otwierać, odzyskiwać wszystkie filmiki i tak dalej. Wiem, co robi YouTube, wszystkie portale i nie chcę, po prostu nie chcę, bo to jest za dużo męczarni. Bym musiał wtedy dzwonić do YouTube, gadać w języku angielskim, żeby odzyskać, żeby bym musiał mówić dlaczego, bo im się tak chce, bo oni mają takie widzimisię. Ale ja powrzucam na innym kanale z YouTube'a. O takich tych rzeczach, jak na przykład coś tam 19 C19. Zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Też chcę otworzyć inny jeszcze kanał w ogóle dla osób, czyli 18 plus albo plus 18, i na YouTube wrzucać albo inny portal. To są takie właśnie rzeczy. Na wszystkim się można dorobić, na YouTube, na innych portalach. Najlepsza praca to jest właśnie taka, mówiąc w fabrykach. No, w fabrykach też nie jest dobra praca. Najlepsza praca jest ta, którą masz po szkole zawodowej. Czyli jak ja mam fryzjera, to jest najlepsza praca w swoim fachu. W swoim fachu zaczniesz pracować, wszystko będzie ok. Ja mam fryzjera i kucharza, a pracuję w durnowatej fabryce ciastek. Gdzie mogłem przemyśleć sobie i otworzyć swój własny swoją własną działalność. Ale tak właśnie myślę, żeby otworzyć swoją własną działalność. I otworzę swoją własną działalność, ale to na pewno nie na jakichś
fabrykach czy czymś. Tak mogę powiedzieć, że mogę sobie otworzyć fryzjera, mogę otworzyć kucharza, a mogę nawet ze znajomym otworzyć biznes, czyli jakieś remonty albo pomoc w ogródku, oczywiście płatne. Dodatkowe jakieś prace. Na wszystkim się da dorobić. Ja tak właśnie będę myślał nad remontami i nad tym, nad, nie wiem, coś tam, nie wiem, przyciąć, ściąć, coś tam zawsze wymyślę. No, na tyle, to ja mogę teraz wam powiedzieć, zostawcie suba, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, co o tym sądzicie. Będę wszystkie komentarze czytał, bo czytam wszystkie komentarze. Możecie też zostawić, nie wiem, już mówiłem, suba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Wszystko czytam. Do zobaczyska.